Pomysł na wprowadzenie prohibicji wypłynął dzięki petycji mieszkańców, którzy narzekali na hałas. Głównie chodziło o rejon Starego Miasta. Ta petycja była konsultowana oczywiście na komisjach. Było to konsultowane również z wojskiem, z Komendą Powiatową Policji. No i oczywiście dzisiaj ta uchwała została przez nas podjęta. Radni podczas ostatniej sesji ostatecznie zdecydowali, że już wkrótce nie będzie można kupić alkoholu w Głogowie w godzinach od 23 do 6 rano. Alkohol będzie można spożywać w miejscu do tego przeznaczonym, w lokalu gastronomicznym, który nie prowadzi prowadzi sprzedaż bezpośrednio. Jest możliwość wtedy spożycia w lokalu gastronomicznym alkoholu przez całą dobę. Jeżeli taki lokal jest otwarty przez całą dobę, chodzi o lokale, które nie oferują tej możliwości. Za uchwałą głosowali prawie wszyscy radni. Tylko jeden wstrzymał się od głosu. Głównym argumentem ma być zwiększenie bezpieczeństwa. Myślę, że poprawi to znacznie bezpieczeństwo w miejscach, które do tej pory akurat, no, cudzysłów słynęły z tego tytułu, że ten alkohol był sprzedawany po godzinie 23. No i były z tego powodu różnego rodzaju incydenty. Mamy dane z policji, że rzeczywiście tych incydentów w 2022 roku było ponad 120, akurat w tych miejscach, gdzie ten alkohol był sprzedawany w godzinach nocnych, więc myślę, że to przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Mieszkańcy, jak to często bywa w tego typu sytuacjach, zdania mają podzielone. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Głogowie, co pani o tym sądzi? Czy to dobry pomysł? Klienci na pewno sobie znajdą pomysł na ominięcie tego przepisu. Myślę, że to dobry pomysł. Ja nie jestem z alkoholem. Myśli pan, że to pomoże walczyć z takim alkoholizmem? A nie, to raczej, wie pan, zrobi to, że będzie, no tak jak kiedyś było, nie? Meliny i tyle, ale to nie powinno tego być. Jak jest, niech tak będzie i koniec. To nic nie pomoże. Nic to nie. Ja się chcę napić, to się i tak napić. Pojadę na CPN i... Też będzie zakaz na CPN. Aha, też. Mnie to nie przeszkadza. Można... Według mnie nic to nie da. To przyniesie jakiś efekt, że ludzie nie będą pić? No, mam nadzieję, bo strasznie. Ja mieszkam tu na Poczdamskiej. W lecie, co się dzieje pod moimi oknami, młodzież, która chodzi do szkół średnich, tak nadużywa alkoholu. Jestem za tym, kibicuję, żeby coś w tym kierunku miasto mogło zrobić. No myślę, że tak nie do końca, nie? Że jednak można by było jakieś tam odstępstwa mieć na uwadze. Uchwała zakazująca sprzedaży alkoholu po 23 wejdzie w życie po 30 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.